nasze wydatki ogólne na tą pierwszą falę powodziową to jest 364 tysiące złotych, w tym 100 tysięcy jest z dotacji pana wojewody pochodzi, czyli z budżetu miasta to jest 264 tysiące 800 złotych. To tyle na pieniądze. Natomiast chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć, że pomagali nam w usuwaniu skutków tej wysokiej wody. Między innymi skazani z aresztu śledczego w Bydgoszczy, to jest 95 osób, z Zakładu Robót Publicznych 30 osób, z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 100 funkcjonariuszy, harcerze ZHB 20 druhów, OHP 40 osób, kibice Zawiszy 20 osób, mieszkańcy Łęgnowa, to szczególne podziękowania, to było 150 osób wraz z członkami Rady Osiedla, plus 3 ciągniki prywatne, bardzo ważne, bo to pomoc. Mieszkańcy Fordonu 40 osób wraz z członkami Rady Osiedla, te osoby pracowały kilka dni. I proszę Państwa, piekarnia Krysant, która przygotowała bezpłatnie 300 darmowych porcji posiłków. To tak, żeby uzmysłowić Państwu ilość osób, która pracowała przy tym, żeby szczelność wałów otaczających Fordon i inne miejsca Bydgoszczy nie została naruszona. Wykorzystaliśmy tam ładowarki, proszę Państwa, wywrotki. Było 45 takich wywrotek, które od 22 maja do 2 czerwca pracowały i wykonały 209 kursów. Wojskowe zakłady lotnicze użyczyły nieodpłatnie samochód ciężarowy, ładowarkę Cyklop i 10 pracowników do umocnienia drogi przy Toruńskiej na wysokości wału i czyszczalni ścieków w Łęgnowie. Były jeszcze oczywiście środki transportowe Zakłady Robót Publicznych. Jeśli chodzi o materiały, to wykorzystano 110 tysięcy worków przeciwpowodziowych, włókninę o powierzchni ponad 2160 metrów, folii zabezpieczających 11 tysięcy metrów, zużyto 2345 ton piasku rzecznego do napełnienia tych worków, o których przed chwileczką wspomniałem. Zbliża się do nas druga fala powodziowa. No oczywiście przygotowujemy się do jej przyjęcia tak jak i poprzednio. Z tego materiału, który wspomniał pan prezydent, były trafionymi, spełniły swoją funkcję i one zostają, będą w dalszym ciągu chroniły elementy budowy hydrotechnicznych, w wałach i w innych urządzeniach przed drugą falą, której się spodziewamy. Jeżeli chodzi o prognozy na najbliższy czas, spodziewamy się, że na podstawie obserwacji zachowania wody w górnych odcinkach, że fala powodziowa może być o podobnej wysokości jak ta majowa. To będzie z tym, że sytuacja może być nieco trudniejsza niż poprzednio, z tego względu, że wały są już bardzo mocno nasiąknięte, spowodowały to nasiąknięcie wałów spowodowało przecieki, które utrzymują się w dobie pory. Jesteśmy po wczorajszej i dzisiejszym objeździe z dyrektorem Grubosińskim tych wałów. No i nasunęły nam się takie oto refleksje i ta konieczność podejmowania następujących działań. Będzie wypompowywana woda z drogi wzdłuż wału Fordońskiego. To są dwa takie potężne spory rozmiarów zastoiska wody. Pierwszy na odcinku mniej więcej kilometr 1200-1300 metrów. To zadanie podjęli strażacy i z tego co wiem, uzupełnię o powierzchni dokładniej, pracują pompy i widać wyraźnie, że wody ubywa. Drugie niebezpieczne miejsce na wysokości oczyszczalni ścieków, również duże kałuża, duże zastoisko wody. Pracują pompy, urządzenia, pompy oczyszczalni ścieków, miejskich wodociągów i kanalizacji. Woda zarówno z jednego i drugiego zastoiska, z tych dwóch kałuż potężnych, woda jest przerzucana za wały. Będziemy obserwować, czy ten poziom wody się obniża. 20 strażaków, którzy będą zadysponowani w ramach podwodów centralnych wzdłuż fali na Wiśle przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, ponieważ on koordynuje w ramach całego tego sztabu tymi ludźmi, którzy są dysponowani z innych województw na potrzeby powodzi. Ten element jest zabezpieczony, tutaj większych problemów nie ma. Jeśli nie w Szkole Potyficerskiej, to zabezpieczymy to w jednostce ratowniczej granicznej nr 2 w Fordonie. Takie możliwości mamy. Oprócz tego z pewnością będzie prowadzony system dwuzmianowy na czas przejścia fali powodziowej. Będziemy mieli własnych strażaków około 100
do dyspozycji na jednej zmianie oraz około 100 kolejnych z byłego województwa bydgoskiego, to jest Sępólno, Tuchola, Nakło, Żnin, Inowrocław i Mogilno. Będą oni tutaj też dysponowani w razie no, konieczności i potrzeby. W tym zakresie ja osobiście mogę powiedzieć tylko tyle, że te prace, które są prowadzone na tą chwilę odnośnie wypompowania tej wody zawału ponownie do Wisły, która jest przed wałem, to może spowodować pewnego, na pewnym poziomie jakby osuszenie się tej drogi, spowoduje, umożliwi nam dojazd ewentualnie wywrotkami z piachem do przesiąków, które się pojawią. A mam nadzieję, że fala zejdzie wcześniej niż pojawią się przesiąki.